Słowem, które powtarza się trochę jak refren w dzisiejszej liturgii słowa, jest słowo miłość. Znajdujemy je w obu czytaniach, znajdujemy je w Ewangelii. Jakby ta cała dzisiejsza liturgia słowa jest przeniknięta jak refrenem słowem miłość. Mowa jest także o przyjaźni, która również przecież jest rodzajem miłości. No i wydaje mi się, że nie ulega wątpliwości dla nikogo z nas, że jako uczennice, uczniowie Chrystusa, my jesteśmy do tej miłości wezwani, no bo o tym Jezus Chrystus mówił, o tym nauczał, takie czynił znaki, takie czynił gesty, takie czynił cuda, które były przeniknięte miłością. Ona była w centrum tych wszystkich słów i znaków, które On robił. I starając się iść za Nim, też Jezus wzywa nas, żeby to była miłość bardzo konkretna, wzorowana na tej miłości Boga, czyli taka miłość, która nie jest jakimś półśrodkiem, czyli taka miłość, która nie jest też jakąś taką wersją kompromisową, ale taka miłość, która jest szczera, pełna, do końca, bezinteresowna, bezkompromisowa. Taka miłość, której szczytem jest oddanie swojego życia za tego, kogo się kocha. Kochać Boga, kochać innych ludzi, kochać samego siebie, a z drugiej strony też potrafić przyjąć tę miłość, że ktoś mnie kocha, że Bóg mnie kocha. Piękne, szlachetne, pociągające. Miłość, przyjaźń. Myślę, że to jest taka rzeczywistość, do której nie trzeba nikogo przekonywać, że to jest dobre. Że to jest coś takiego, co sprawia, że moje życie staje się piękniejsze i lepsze, kiedy ja potrafię kochać i kiedy jestem obdarzany miłością. I w tym kontekście bardzo ciekawie brzmi to, co Pan Jezus dzisiaj mówi do swoich uczniów. Na samym początku Ewangelii, tego fragmentu, który dzisiaj usłyszeliśmy, On mówi do nich: wytrwajcie w mojej miłości. Wytrwajcie w mojej miłości. Wytrwajcie? To trochę brzmi, jakby ona była jakimś ciężarem, jakby ona właśnie no, nie była czymś takim pięknym, dobrym, pociągającym, ale czymś, w czym ja mam wytrwać, w czym ja jakoś mam przetrzymać, żeby z tego nie uciec. Wytrwajcie w mojej miłości. Wydaje mi się, że to nie jest do końca jasne. Jak mówię o czymś, w czym mam właśnie wytrwać, to myślę o takiej rzeczywistości, która jest dla mnie jakoś krępująca, jakoś dla mnie trudna, taka, z której chcę się jak najszybciej usunąć, bo stanowi dla mnie jakiś ciężar. Dlaczego chcielibyśmy oddalić się od Jego miłości? Dlaczego mielibyśmy mieć taką pokusę, żeby jakoś od niej zwiać? Jak w kontekście tego, co Jezus mówił o miłości, jak w kontekście tego, jak my dzisiaj rozumiemy miłość, znaleźć jakoś te słowa, które padają na początku dzisiejszej Ewangelii? I jak sobie o tym myślałem, to pewnie jest wiele kluczy do odczytania tych słów Pana Jezusa, ale pomyślałem sobie, że może jest tak, że Pan Jezus, mówiąc uczniom w taki sposób, ostrzega ich przed takim niebezpieczeństwem, jakby co oni mogą z tym rozumieniem miłości, z tym słuchaniem o miłości, co może się w ich umysłach, ich sercach stać. O takim niebezpieczeństwie, które myślę jest obecne w naszej wierze. I to niebezpieczeństwo to jest stworzenie sobie jakiejś karykatury. Z różnych pojęć możemy sobie stworzyć karykatury. No i niestety miłości też. Możemy sobie stworzyć taką karykaturę miłości Pana Boga do nas, gdzie tak naprawdę zamiast miłości będziemy odczuwać Bożą litość nad nami. Szatan nie jest w stanie zniszczyć miłości Pana Boga do nas, ale może sprawić, że my zobaczymy tę relację miłości, tę miłość, którą Bóg nas obdarza, jako coś, czym ona nie jest, że zobaczymy karykaturę tej miłości, jakąś wykrzywioną miłość. I jednym z takich obrazów może być właśnie takie spojrzenie, że Bóg patrzy na mnie de facto z litością. Zamiast dobrego Ojca, który wyciąga do mnie rękę z miłością, dlatego że jestem mu bliski, dlatego że jestem dla niego ważny, mogę zobaczyć rękę, która kieruje się do mnie, dlatego że kieruje się z uwagi na litość. Bo jestem tak nędzny,
bo jestem tak słaby, bo jestem tak grzeszny, bo jestem tak niedoskonały i marny, że aż Bóg mnie kocha, że aż mnie kocha. Jestem tak godny politowania, więc się Bóg nade mną lituje. Taka miłość, wydaje mi się, że jak o niej teraz mówię, ona tworzy obraz jakiegoś takiego upokorzenia. Taka miłość jest upokarzająca. I to, co się wtedy dzieje, to radość i siła, którą miało mi dać poczucie, że jestem przez Boga kochany, staje się dla mnie czymś upokarzającym. I z takiej miłości mogę chcieć uciec. Z takiej miłości mogę chcieć się uwolnić, żeby nie trwać w takiej relacji. Jak sobie pomyślimy o naszych relacjach z innymi ludźmi, z naszymi przyjaciółmi, bliskimi, to nie jest wygodna sytuacja. Nie chcemy być w takich relacjach, gdzie czujemy się jakoś uzależnieni od czyjejś miłości, która ma właśnie ten posmak litowania się nad nami. Myślę, że może dlatego Pan Jezus mówi dzisiaj uczniom: wytrwajcie. Wytrwajcie w mojej miłości takiej, jaką ona jest. Czyli nie stwórzcie sobie w waszych sercach karykatury tej miłości. Nie pozwólcie wykrzywić sobie jej obrazu. Czyli także nie pozwólcie wykrzywić sobie obrazu was samych. Nie opowiedzcie sobie w waszych sercach i w waszych głowach, że jesteście godni politowania. I dlatego moja miłość nad wami się lituje. Nie stwórzcie sobie w waszych głowach karykatury i mojej miłości, ale też was samych. W historii Kościoła były takie tendencje. Były takie tendencje w duchowości, takie pokusy, żeby człowieka ustawić w takiej roli, że on jest już godzien jedynie Bożej litości. Jest tak zły, tak słaby, że tutaj już tylko litość Boża nad człowiekiem może cokolwiek zdziałać. Ale ta relacja, która łączy nas z Bogiem, to jest szczera miłość. To nie jest litość. I może dlatego Jezus ostrzega: nie stwórzcie z tego karykatury. A dalej jeszcze w tej Ewangelii mówi coś więcej. Jesteście moimi przyjaciółmi. Nie jesteście moimi sługami. Przyjaciółmi. Nie jesteście moimi poddanymi, nie jesteście kimś, nad kim ja się lituję, ale jesteście kimś, jesteś, ty jesteś kimś, kogo ja kocham. Szczerze, bezinteresownie, w pełni i pokazałem ci, że ciebie kocham. Myślę, że bardzo warto dzisiaj to usłyszeć. Bardzo, bardzo wyraźnie i do końca. Boża miłość to jest miłość, a nie litość. I poza tym, że jesteśmy zaproszeni, żeby to przyjąć w swoim sercu, że jest ktoś, kto kocha mnie w taki sposób, to zaproszenie oczywiście ma też tę drugą stronę. Spójrz dzisiaj może na swoje relacje, które określasz jako miłość, jako przyjaźń, i zobacz, czy tam czasem nie kryje się jakaś doza patrzenia na kogoś z litością. Nasza miłość ma z czego czerpać. Jest ktoś, kto kocha nas najszczerszą i najprawdziwszą, najpełniejszą miłością. I dzisiaj myślę, że zaprasza nas do dwóch rzeczy. Uwierz, że ta miłość taka jest, że tam nie ma domieszki czegoś innego. No i próbuj tak samo kochać tych, których masz obok siebie. Miłością, w której nie ma domieszki czegokolwiek innego.